Nastawienie jest bojowe, gramy u siebie, a gramy u siebie to zawsze wiadomo wsparcie kibiców i boiska, to walczymy o 3 punkty. Zdajemy sobie sprawę, że Górnik to dobry zespół, no, kilkakrotny mistrz Polski, ale tak powiedziałem, no, pokazaliśmy to już nieraz tutaj u siebie, że potrafimy wygrywać z najlepszymi i chcemy to udowodnić i podtrzymać tą dobrą pasę meczów u siebie. No, na pewno tak sami w szatni, sami po sobie, nawet trener nie muszą nas uczulać, że zagraliśmy słabo, bo sami po sobie czuliśmy, że to nie było to, do czego przyzwyczailiśmy kibiców. Można powiedzieć, zagraliśmy słaby mecz. Fajnie, że udało nam się zagrać na zero i dowieść ten jeden punkt do końca. Ale wiemy sami po sobie, że zagraliśmy słaby mecz i chcemy zmazać tą plamę już w meczu z Górnikiem Zabrze. Chcemy się zrewanżować, bo nie zasłużyliśmy tam na porażkę. Mieliśmy też swoje sytuacje, ale taka jest piłka. No, przegraliśmy 2-0. Teraz gramy, tak jak powiedziałem, u siebie i chcemy się zrewanżować i wygrać ten mecz. Ale to jest tylko sport i wiadomo, że może być różnie, ale liczymy właśnie na doping kibiców, że nas wspomogą i wywalczymy kolejne 3 punkty u siebie. Stałe fragmenty gry. Górnik naprawdę bardzo dobrze wykonuje te stałe fragmenty gry. Mają bardzo dobrych zawodników, którzy uderzają te rzuty wolne, jak Magiera czy Gancarczyk. Ale tak jak powiedziałem, no my się na pewno szanujemy Górnika, bo to jest wielokrotny mistrz Polski i dobry zespół jak w Ekstraklasie, ale nie boimy się ich i gramy u siebie, więc gramy o 3 punkty. Każdy mecz jest ważny, ale ten mecz, na razie skupiamy się na meczu z Górnikiem, bo to jest najbliższe nasze spotkanie i na pewno będzie ważny też w kontekście ósemki, bo wiadomo, przy naszym zwycięstwie zbliżymy się do tej ósemki, a przy niekorzystnym rezultacie ta ósemka gdzieś tam będzie powoli odjeżdżać. Ale na pewno będzie to bardzo ważny mecz dla nas z punktu widzenia tego, że gramy u siebie. A jak powiedziałem, gramy u siebie, to zawsze walczymy o 3 punkty, obojętnie z kim byśmy nie grali. Velo jest, można powiedzieć, człowiek orkiestra w tej drużynie, ale na pewno nie ma ludzi niezastąpionych i będzie trzeba załatać tą dziurę po Velu, ale tak jak powiedziałem, no, jest to człowiek, który na boisku i w szatni dużo, dużo daje drużynie. Ale tak jak powiedziałem, no, nie ma ludzi niezastąpionych i musimy sobie dać radę bez Vela, obojętnie czy to będzie nie Velo, nie będzie grał, czy ktoś inny, musimy sobie z tym poradzić i zdajemy sobie sprawę z tego, że czeka nas ciężki mecz, ale tak jak powiedziałem, my będziemy walczyć o 3 punkty. Fajna inicjatywa, że Velo będzie wśród kibiców, jest tutaj szanowany, no, na tym stadionie i spędził tutaj trochę lat w tym Górniku, jest, można powiedzieć, taką żyjącą ikoną. I fajnie, że będzie nas dopingował, na pewno przed meczem będzie u nas w szatni, a na stadionie będzie na trybunie B. I fajna inicjatywa, że będzie wśród kibiców i będzie nas jeszcze bardziej dopingował. Myślę, że jeżeli chodzi o wzmocnienia, to szatnia przyjęła ich bardzo dobrze. Każdy nowy, co tutaj przychodzi, fajnie się tutaj czuje, czy jest to Polak, czy obcokrajowiec. Nie ma żadnych przeciwwskazań, że źle się tutaj będzie czuł. A myślę, że ocena taka, można powiedzieć, po meczu w Bydgoszczy, to nie należy do mnie, bo to trener ocenia, czy ten, ale na pewno są to zawodnicy, którzy przydadzą nam się tutaj w drużynie i pokażą to w następnych meczach. Jeszcze większej walki z naszej strony. Chcemy jak najwięcej stwarzać sobie sytuacji właśnie bramkowych, strzelać te bramki i będziemy walczyć o każdy mecz boiska. Jeszcze nie przegraliśmy i nie chcemy przegrać. Fajnie nam się tutaj gra. Tu jest, można powiedzieć, nasz dom i mamy wsparcie naszych kibiców. Czy by na przykład było ich 500 czy 7 tysięcy, na pewno fajnie by było jakby na każdym meczu, tak jak na Legii było 7 tysięcy, bo super atmosfera, super nam się grało i pokazaliśmy to na boisku, że niesieni tym dopingiem potrafimy pokonać mistrza Polski, więc zapraszamy wszystkich kibiców nie tylko na trybunę B, ale w szczególności na trybunę B, można powiedzieć, bo tam idzie na ten, można powiedzieć, najbardziej gorący doping i bardzo serdecznie zapraszamy.